Cześć, witajcie. Właśnie dzisiaj idę sobie na miasto na jakieś zakupy, a tu przede mną dwie gęsi, nie kaczki, ale gęsi. Bo właśnie każdy myśli, że każdy właściwie nie myśli, tylko każdy woła, że to kaczki, ale tak naprawdę to są gęsi, nasze lokalne tutaj miejscowe te koleżanki. Widzicie, całkiem niezły obiad byłby z takiej gąski. No ale one takie właśnie teraz biedne znowu są w tym roku, bo już przysypało im trawę. Siedzą i jedzą i gęgają. Nie, nie gęgają, te nie gęgają. Jakieś przed chwilą przeleciały, co gęgają, a ja jadę dalej. Idę do samochodu. Zimno jest, zrobiło się zimno, minus jakiś tutaj się nam zrobił. Samochód oczywiście zaszroniony, trzeba się skrobać, widzicie urok zimy. No i co? No i nic, no i trzeba będzie się poskrobać i się zaraz nagrzeje, będzie ciepło. I to najważniejsze, żeby było ciepło. Nogi już mi zmarzły, zresztą mi zmarzły już w domu te nogi i w ogóle już idę cała zimna. Już idę cała zimna, o Jezu, jak to wygląda wszystko, ale nie jest źle, jest bardzo cienka warstwa, także jest całkiem optymistycznie, optymistycznie. O, i małe ptaszki sobie siedzą na gałęzi, zimowe. Nie bardzo wiem, co to jest, to są jakieś wróblowate, ale malutkie. Wcześniej tutaj zawsze takie większe wróbelki były. Te to tak jakoś, nie wiem, może teraz dopiero przyleciały, a może ja ich jeszcze nie widziałam. Ale fajne, takie żółto-śnieżno-białe takie od spodu są, a pewnie od góry są ciemniejsze, szare. Szaro-brązowe nawet, ładne, ładne. Prawie jak te, zapomniałam jak one się nazywają, jak kanarki. O właśnie, islandzkie kanarki. No, jestem w samochodzie, zmarzłam, jak widzicie, mróz jest, wody się raczej nie napijemy, zresztą ja cały czas czytam i cały czas się dowiaduję, że woda z butelek plastikowych jest bardzo mocno niezdrowa, więc pytanie właśnie, co tu jeść, co tu pić? Jedna dieta przeczy drugiej diecie. Jak coś jest dobre, tak, to szkodzi nam na coś innego i właśnie woda dobra, z kolei woda w plastiku, woda ze zardzewiałej rury, no i to tak właśnie nie dogodzisz, nie dogodzisz, nie dogodzisz. Ja muszę jechać, jadę sobie i właśnie nawet nie wiem gdzie, do jakiejś apteki miałam wjechać, bo mi się skończyły moje tabletki na mój reumatyzm i powiem wam, że teraz jest taka pogoda, jest taki czas, że ręka lewa i prawa już też po prostu są w stanie fatalnym, w stanie po prostu okropnym. I wczoraj jak lepiłam te pierogi, to miałam problem. Miałam problem, bo właśnie z takimi małymi, drobnymi ruchami, jak to się mówi, było mi ciężko, bo się ręka jakby zgiąć nie chce, bo jest sztywna. Rośnie mi szósty palec. No i nie jest to właśnie przyjemne. Nie jest to przyjemne. Zdiagnozowano mnie tak, że nie mam reumatyzmu, takiego zapalenia reumatoidalnego stawów, więc jest to całkiem optymistyczne, jeśli by na to spojrzeć z tej strony. Jednak nieoptymistyczne jest to, że po prostu dłonie bardzo, bardzo cierpią w tej chwili. No i właśnie chcę wam powiedzieć, dlaczego tak jest. Otóż jest tak dlatego, że w ogóle nie wiem, czy to widać, ale to jest o tu, w tym miejscu i tu cały palec i te kości bolą. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ja pracowałam w bardzo zimnej fabryce rybnej i niestety praca w fabrykach rybnych tak wykańcza. Jest to właśnie spowodowane lodowatą wodą, bardzo zimną temperaturą w fabryce, ponieważ ja kiedyś, to jest taki dobry film, nagrywałam dla was filmy o fabryce rybnej i tam właśnie o tym wspominałam, że temperatura na hali w fabryce rybnej powinna mieć między 14 a 17 stopni. Jest to taki przepis tutaj, który fabryki mają właśnie trzymać, a przez to, że moja fabryka, prywatna, nie?
Fabryka, w której pracowałam, była bardzo na północy, na fiordach zachodnich, czyli na Westfjordzie, w miejscowości Flattery. Tam w ogóle lawiny schodziły, tam w ogóle było zimno, ale tam jakby te wszystkie sanepidy, nazwijmy to, ponieważ to też pod znakiem zapytania bardzo jest tutaj na Islandii, to jest, ale to jakby nie funkcjonowało w ogóle, to oni po prostu jakby nie zauważali, że w tej fabryce rybnej jest temperatura między 1 maksymalnie plus 3 stopnie. Do tego przez cały dzień były otwarte dwa drzwi, które jedne były tu, gdzie z hali takiej malutkiej, gdzie wożono rybę, gdzie krojono, właśnie odcinano głowy i rozcinano na filety. Tam w ogóle była masakra w tej hali jakby przed nami, tam były zawsze drzwi otwarte. U nas te drzwi się rozsuwały, zsuwały co chwilę, więc ten wiatr był. Czasami tak potrafiło walnąć wiatrem, że wyobraźcie sobie, 20 co najmniej metrów długie pomieszczenie, a do nas śnieg na hale potrafił trafić na taśmę, ale z naprzeciwka było już pomieszczenie, w którym były mrożone, znaczy zamrażarki, w którym soliło się rybę, i również były drzwi, które ja nie pamiętam już teraz, bo to tyle lat minęło, ale nie pamiętam, czy w tym czasie właśnie tam w ogóle nie było żadnych takich drzwi otwieranych, zamykanych. Tylko po prostu cały czas jakby były te drzwi otwarte, i tam były otwarte na zewnątrz drzwi, ponieważ rybę, którą my przerobiliśmy, wożono do kontenera, kontener tam za dzień czy za dwa było to zamrożone, po prostu kontener zostawał odsyłany do Reykjaviku, gdzie to trafiało później do Hiszpanii, do Anglii, tak, do różnych innych krajów. Okej, ja będę zaraz wam dalej opowiadać, ale ja idę właśnie do apteki. Apoteka po islandzku. Apoteka, fajnie to brzmi. No, wróciłam już ze sklepu, z shoppingu mojego, z apoteki. Widzicie, wszystko jest ładnie zawsze tu zapakowane, tak żeby właśnie każdy wiedział, że to jest dla niego. I mam moje tabletki. Tym razem wzięłam oryginał, który lekarz przepisuje, dwa razy droższy od podróbki, ponieważ mam nadzieję, że oryginał będzie lepszy od podróbki. Znaczy nie podróbki, jakiś zamiennik jest, który ponoć jest taki sam. Ale wiecie, taki sam, ale inny, nie? I właśnie się zastanawiam po prostu, że jak mi tak bardzo połamało, czy ten oryginał nie będzie lepiej działać. I zdecydowałam się w tym miesiącu właśnie go wykupić, pomimo że jest dwa razy droższy, bo tak to tu działa, że po pewnym czasie mamy zniżkę, jak kupujemy właśnie lekarstwa, trzeba przekroczyć pewien limit, pewien pułap, tak, i ja już prawie jestem właśnie chyba na przekroczeniu tego. Także chyba w tym miesiącu, jeżeli kupiłam te droższe tabletki, to mam nadzieję, w przyszłym miesiącu będę mieć już jakąś zniżeczkę. Tak, więc kontynuując właśnie fabryki rybne, zaraz wam będę chciała tutaj dalej opowiedzieć, tylko muszę wyjechać, a chcę wam też pokazać, jak wygląda droga. No, jak widzicie, mamy śnieg. Inaczej nie ustawię tej kamery, bo ciągle czekam na moją kamerę, która jest w naprawie. Wczoraj dzwoniłam, niestety nie udało się. Dalej jest w naprawie, równo 3 tygodnie minęły w tym tygodniu. No po prostu tak to jest, się nic nie poradzi, mają czas. A wracając do fabryk rybnych, to było zawsze bardzo zimno, było wręcz lodowato. Były też fabryki, bo pracowałam w sumie tak naprawdę w trzech fabrykach przez dłuższy okres czasu. W sumie razem około 5 lat w tych fabrykach. I powiem wam, że zawsze myślałam, że bardzo zła praca w fabryce rybnej, jednak się okazało, że wcale tak źle nie jest. Jest to całkiem spoko praca. Przychodzisz, robisz co masz zrobić, odbimbasz 8 godzin, ewentualnie więcej, wychodzisz. Zarobki były szczerze wyższe jak tu w Reykjaviku, ja później miałam. Oczywiście ktoś jak pracuje nadgodziny, to i ma. Ja się do nadgodzin nigdy nie rwałam, nie paliło mi się do tego, ponieważ nie przyjechałam tutaj zarzynać się czy orać w polu.
Ja już później wiedziałam, że chcę tu mieszkać i postanowiłam, że po prostu będę pracować tak jak oni pracują, 8 godzin i do domu, fajran, weekendy też wolne. Ale powiem wam, że w fabryce właśnie przemarzłam tej właśnie na flaterach, nie czując tego, ponieważ ja się tak ubierałam, że mi zawsze było ciepło. Może pierwszy moment, jak pamiętam, jak się z lunchu przychodziło albo rano się stawało na taśmie, no to wam powiem, że faktycznie było te takie 15-20 minut, że było zimno albo nogi zmarzły, stopy. Ale ja później jakoś tak kaloryferek mi się włączał, że tak powiem, i mi było ciepło, miałam zawsze ciepłe później nogi. Jednak kolanami, biodrami i rękoma dotykałam bardzo zimnych powierzchni, bo przełożenie prawie tonę fileta dziennie, do tego właśnie w zimnym, lodowatym takim środowisku, to właśnie dziś mam problem z tą lewą ręką, potworny problem. I boję się, żeby mi to się dalej nie posunęło, bo tak szczerze mówiąc, takim rękoma to szyć nawet nie można. A wiecie, ja robię na drutach i na szydełku i to się zaczyna, będzie zaczynało robić bardziej właśnie skomplikowane. Także to nie jest nic przyjemnego. Ale jak widzicie, Islandia tym razem jest pokryta w śniegu w grudniu. Mamy 6 Mikołaj i nie było nowej dostawy wczoraj śniegu, ale to co ja obserwowałam właśnie na moim Windy, to na tej stronie, to wam powiem, że zapowiada się całkiem masakrycznie z tym śniegiem w tym miesiącu. W radio już mówili, że właśnie będą opady śniegu i święta Bożego Narodzenia na Islandii będą białe. Dla tych, co nie wiedzą, bo raczej większość tutaj osób nie wie, święta Bożego Narodzenia na Islandii są białe lub czerwone. Białe to właśnie tak jak teraz, wszystko jest białe, śnieg jest, a czerwone to oznacza, że lampki w oknach na czerwono się świecą i po prostu to wówczas się mówi na to czerwone, ponieważ dużo Islandczyków w swoim starym czasie kupowało czerwone te lampki i one jednak świeciły, wszystko było oświetlone na czerwono, czyli ładnie, ciepło, prawda? Jednak Islandia w ogóle, przez to, że tu jest tak ciemno, tutaj tyle ludzie lampek świateł palą, prąd jest taki stosunkowo tani, jeżeli chodzi o koszty utrzymania się tutaj. I to jest właśnie spowodowane tym, że nikt nie patrzy w zimę na to, po prostu każdy się doświetla. Ja sama też się w tej chwili doświetlam i to, że tak powiem, całkiem sporo tego światła zużywam, bo i w salonie jedna lampa, i lampa stojąca, i lampki dwie w oknie, i jeszcze lampka na oknie, i w kuchni trzy światła się palą. W sypialni też sobie doświetlam lampkami i górnym i cały dzień się łazienka świeci, bo po co to gasić. Także wiecie, po prostu no tak to wygląda, że każdy jednak ratuje się jak może, jeżeli chodzi o pogodę i o te ciemności. Ale jak widzicie, wyszło ładne światełko, słoneczko i pogoda nie jest, widzę, że kamera mi się przechyliła, sorki. Pogoda po prostu może nie rozpieszcza, ale w tym roku jest bardzo ładna ta pogoda i naprawdę nie ma co narzekać, że jest brzydko, nie ma co po prostu, jakby to powiedzieć, nie ma co po prostu narzekać. No, bo narzekają ci, co tak naprawdę nie mają żadnego planu ani pomysłu, tylko nic im nie zostało, ale narzekają. Ale powiem wam, że wczoraj na Instagramie w tych takich różnych ciekawostkach właśnie wyczytałam, że ludzie, którzy narzekają, to mają jakiś gen. Jest to udowodnione, że genetycznie mamy tendencję do narzekania. No mam nadzieję, jej nie mam. W ostatnim czasie moja mama strasznie narzekała, ale to już było spowodowane przez chorobę. Na ogół była dosyć optymistyczną osobą. Nieważne. Ja wchodzę do bonusa. Właściwie miałam do Kronanu pojechać, ale nie do tego tutaj na skiwanie, bo on jest mały. Sobie pojadę gdzie indziej, ale mam taką listę. A wejdę do ziemniaczanego. Wejdę do bonusa, ziemniaki kupię, bo akurat tutaj mają najlepsze. A no, dobra, to ja idę. No,
Ziemniaczki zakupione, nawet amaryllis sobie kupiłam, kwiateczek ładny. I odnośnie amaryllisu, to wam powiem ciekawostkę. Przez tyle czasu je hodowałam i tylko w sumie jeden, jedyny raz zakwitł mi w domu, że tak powiem, sam z siebie, pięknym, czerwonym wówczas kwiatem. I myślałam, że jak będę go po prostu po kwitnieniu przestawać podlewać, to na przyszły sezon już będę miała znowu piękny kwiat. Się okazało, że w zeszłym roku mi nie zakwitł. No i tak zaczęłam szukać po internecie, dlaczego tak się stało. I otóż się okazało, bo miałam w piwnicy biały akurat, który w tej chwili widzę, że czubeczek, listek mały się pojawił, także całkiem optymistycznie. Ale ja już wiem, że on chyba raczej nie będzie miał kwiatostanu. No i się okazało dlaczego. Otóż dlatego, że doczytałam się, że po kwitnieniu trzeba ten kwiatostan cały... Co on tu robi? Trzeba ten kwiatostan po prostu ściąć, a liście, które pozostają, nadal podlewać. I to podlewać aż do gdzieś do lipca, słuchajcie, tylko bez nawozów. Samą wodą podlewamy wówczas. I wtedy robimy mały przestój i właśnie gdzieś w okolicy listopada znowu zaczynamy podlewać. Ja nie wiedziałam o tym. Także w tym roku, żeby mieć ładnego kwiateczka, podejrzewam za 2-3 tygodnie dopiero, to zdecydowałam się po prostu kupić. Kupiłam w bonusie, bo najtańsze w bonusie są. No i zobaczymy. Są dwa ładne kwiaty, wystają z niego, także mam nadzieję, że będzie ładnie wyglądał. Coś jeszcze chciałam właśnie powiedzieć. Aha, już wiem. Mam patent na robienie zakupów. Jak robić zakupy, żeby za dużo nie kupić? Słuchajcie, kochani, to jest najlepszy patent. W ogóle nikt chyba na to nie wpadł jeszcze. Wiadomo, nie wydawać, nie wychodzić z domu. Były takie, prawda? Ale nie ma to jak się ożłopać herbatką rano. Stwierdzić, że już jest gotowym do wyjścia i na samym wyjściu mieć ciśnienie. Zaczyna nas cisnąć. A z łazienkami na Islandii jest pewnego rodzaju problem. Nie wszędzie one są. I jest bardzo dobry patent, słuchajcie, bo jak już tak mnie ciśnie, to już mi się śpieszy do domu i już tak naprawdę w ileś miejsc, w które bym zajechała, nie wjeżdżam. Także jak chcecie, po prostu najpierw się napijcie za dwie szklaneczki herbatki, kawki, czegokolwiek. Szybko do domu wrócicie. No chyba, że po prostu będziecie odwiedzać łazienki publiczne, a łazienki publiczne wiadomo. Nie wiadomo, kto tam przebywał, kto tam co robił i w ogóle czy to umyte jest, czy raczej nie umyte. Odnośnie łazienek publicznych, to wam powiem, dla mnie to był duży szok w Polsce. Ja miałam o tym mówić, tylko ja zapomniałam, teraz mi się przypomniało. W Polsce tak śmierdzących kibli to ja nigdzie nie widziałam jak w Polsce. W ogóle śmieszna rzecz, jak się leci samolotem do Polski, to niestety nasi panowie tak oszczają te kible, że po godzinie, po dwóch niestety kibel jest klęską totalną i dla kobiety jest to po prostu dosyć ciężko skorzystać z takiej łazienki, z toalety w samolocie. Teraz jak leciałam na Teneryfę, samolot był cały pełny Islandczyków, lot trwał 6 godzin i powiem wam, że bardzo mile zaskoczona jestem właśnie kulturą obsługi toalety, ponieważ Islandczycy są jacy są, nie rozmawiali ze sobą, w słuchawkach siedzieli, oczywiście firmowych itd. itp., ale toaleta była czyściutka, można było w niej siedzieć i jeść obiad, naprawdę było pięknie i to jest właśnie nasza kultura, oszczać, osrać i po prostu wyjść, bo to nie ja, to zrobił ktoś inny. Także pamiętajcie, mężczyźni właśnie, zwłaszcza wy,
Kobiety też korzystają z toalet i nam jest dużo trudniej jak wam, bo wy sobie staniecie, fujarki wyciągniecie i po prostu lejecie, gdzie padnie. No też taka prawda jest, że w polskim samolocie więcej się pije, jakby nie było piwa i wina i w ogóle tego wszystkiego i... No to też jest przyczyną, że po prostu ciśnienie powoduje, że bardziej się upijamy w samolocie i miałam taki właśnie ostatnio przypadek, sama się nawaliłam trochę w tym samolocie, ponieważ wysokość, alkohol, to spowodowało, że tak jakby szybciej mnie ścięło, ale nie byłam, żeby taka dętka być, tylko z tym mi bardzo wesoło było, no tak wiadomo. Widzicie, jakie niskie słońce jest, dziś jest 6 grudnia, mamy piękną pogodę tutaj i naprawdę zima w tym roku będzie ładna. Tu mówi wam stary islandzki góral, Wenus. Zima będzie ładna, ponieważ jeżeli już o tej porze roku byłyby deszcze, chlapa, ciapa, pochmurno bardzo, no to ja już wiem, że po prostu niestety, ale jest brzydko, będzie brzydko. A dlaczego będzie też i ładnie? Dlatego, że jeżeli teraz mamy w grudniu śnieg, to w grudniu jednak jest ciemno i to rozjaśnia. Jeżeli mamy piękne, bezchmurne niebo, to tak jak w tej chwili mamy piękne słońce dzisiaj, a już od 15 stycznia wyczuwalne jest, jak się dni wydłużają, czyli praktycznie za 5 tygodni. I wtedy, jeżeli pada ten śnieg, to coraz dłuższe dni są i, że tak powiem, mimo wszystko jest łatwiej. Najgorzej to chyba jest, jak jest właśnie listopad i grudzień, kiedy nie ma śniegu, jest ciemno, jeszcze księżyca nie ma, bo księżyc bardzo tutaj oświetla, bardzo naprawdę oświetla i to jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o właśnie o to wszystko. Ale dziś jest niebo, po prostu słuchajcie, nie ma żadnej chmury, jest to niesamowite. Także jak będą te nasze zadymki śnieżne, na które ja szczerze mówiąc jakoś tak czekam, nie wiem. Co roku tęsknię za tym śniegiem, później już go w kwietniu mamy dość w marcu, ale wam powiem, coś jest takiego, jak się mieszka właśnie w takim kraju jak Islandia, no jakby mogło śniegu tu nie być, po prostu on musi być. Ja jadę do sklepu i do lekarza właśnie, do lekarza muszę zajechać, ja mam skleroza, zawsze zapomnę, jadę właśnie w tym kierunku, już zapomniałam drugi raz, przypomniało mi się. Jadę po zaświadczenie na rehabilitację, ponieważ z tą ręką właśnie chcę pójść na laser. Tutaj jest, mają takie specjalne lasery i wam powiem, że one trochę pomagały i chcę zobaczyć, co mi zaoferują. Co mi jeszcze zaoferują, ponieważ tak naprawdę z ręką to oni tutaj nie mają za dużego pola manewru, bo do wosku właśnie nie wszędzie robią wosk, a maszyna z woskiem, wam powiem, że mam w domu, jest w piwnicy, w najdalszej, najbardziej wciśniętej półeczce za kartonami, do których się dostać nie mogę w tej chwili do tego. Także stwierdziłam, że po prostu pójdę, zobaczę na tę rehabilitację, może masaż jakiś na tą rękę mi zrobią, bo oni tak robili mi wcześniej i tak, trochę to pomagało. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, no. Ale korek jest, co tam się dzieje? Korek jest, strąbili mnie, bo gościu chciał zjechać, widzicie, tu wolno, nie można jechać, bo zaraz trąbią, ale słoneczko jest też piękne, jak widzicie. Pogoda. Nie, naprawdę, dzisiaj jest po prostu piękny dzień. Dzisiaj jest piękny dzień. Cieszę się, że wyszłam z domu. Wczoraj siedziałam cały dzień w domu, myślałam, że przyjdą mi postawić suszarkę na pralkę, ale niestety nie doczekałam się. Z tego co wiem, to w przyszłym tygodniu mają przyjść, to czekam dalej. W przyszłym tygodniu mam urodziny, także mam nadzieję, że do urodzin dojdą. Która to godzina? No tak, 13:40, ludzie już wcześniej skończyli pracę, jest piątek i każdy już jedzie do domu. Tak to właśnie tu jest, w piątki ludzie trochę wcześniej kończą pracę. Też są nowe umowy właśnie odnośnie końca pracy i widzę, że chyba też będą ludzie troszeczkę mieli skrócony tydzień pracy, także widzicie właśnie.
to powoduje tu w stronę Keflavíku, czyli w stronę Breitholdu, najbardziej zamieszkałej dzielnicy Reykjaviku, straszne korki, Hafna, Fjordur, to wszystko jedzie tędy, a my skręcamy sobie w bok. Czy ta winda jedzie do góry? A co, ma jechać w bok? No właśnie, my jedziemy w bok tym razem. Podziwiajcie, oglądajcie, ja już będę kończyć moje gadanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze, zapytania, na lajki, na subskrypcje. Nie zapomnijcie oczywiście subskrybować i kliknąć dzwoneczka. A ja jadę sobie dalej. I to na tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.